Zdrowia, szczególnie dla kierowców. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, dużo się dzieje, koronawirus, podróże, krach na giełdzie, spadek, podnoszenie się, no i olej, czyli ta olej w baryłkach spadł do $30. No, ceny są nieprawdopodobne i to zaczyna być niebezpieczne dla amerykańskiego przemysłu. No i wygląda na to, że Władimir Putin i tak samo ten koronowany książę Mohammed bin Salman, nie wiadomo, czy oni wiedzą, co robią. No znaczy, myślę, że chyba kombinowali coś, później się pokłócili, no ale cena ropy po prostu spadła na tyle, że w Ameryce $30, no to wielu tym biznesom nie będzie się opłacało produkować czy wydobywać, no bo trzeba, wydobycie musi być mniejsze niż cena sprzedaży. Nikt nie chce dokładać do interesu. Cena baryłek to jest dosyć ciekawa, bo w 1946 powiedzmy to było $1.60 za baryłkę, na cenę dzisiejszą około 20. No jak się policzy tę cenę inflacji. W 56 to było $3, czyli 27. W 66 to też było tam 3 z kawałkiem, też tam 20 parę. W 76 było wtedy, kiedy był ten OPEC i to wszystko, no to było 13, czyli na cenę dzisiejszą 60. No to właśnie w tych latach 70 to bardzo dużo firm badylarskich nawet w Ameryce poupadało, bo też były najróżniejsze szklarnie, nie szklarnie. No te 20, 30, 40 lat po wojnie też się opłacało im to podgrzewać, zanim Kalifornia wszystko przejęła. No i na dzień dzisiejszy to wszystko jest przywożone z Kalifornii, mało co jest szklarni. I chociaż w Kanadzie szklarnie jeszcze są, tyle tylko, że w Kanadzie to używają prądu elektrycznego z tych wszystkich elektrowni wodnych, bo to jest tanie, no i mogą ogrzewać. Także sporo pomidorów czy jakieś inne rzeczy są produkowane w szklarniach kanadyjskich. No ciekawa sprawa. W 86 cały czas było $14, w 96 to było $20 za baryłkę. Aktualne te ceny, czyli 33 na dzień dzisiejszy, w 2006 to było 58, najwięcej to było w 2013 roku, to było $90, no i wtedy wszyscy zieloni to się modlili do swojego bożka zielonego, że cena będzie $150 za baryłkę, że wszyscy się przesiądą na rowery i będą jeździli autobusami. No, tak się nie stało. Ameryka wskoczyła, zaczęła wydobywać olej i gaz tą metodą łupkową, no i zrobiło się największym producentem w sumie ropy na świecie. Cała ta ekonomia, czy całe te zmiany cenowe mogą zbankrutować przemysł amerykański, no ale jednak nie zniszczą tego sprzętu, nie zniszczą tych praw wydobywczych, co kompanie mają, nie zniszczą tej wiedzy i doświadczenia pracowników, także pożyczkodawcy, czyli tam najróżniejsze firmy inwestycyjne czy banki, no to też im nie zależy na tym, żeby to upadło, także to wszystko jakoś tam się przeszlifuje, przegotuje, no i z powrotem będzie produkowane. W Ameryce jest bardzo dużo pieniędzy, które inwestują w najróżniejsze rzeczy, no i jest ten przepływ, upadek, spadek i tak dalej, ale to wszystko jakoś się krąży, ten cykl powiedzmy olejowy też idzie do góry, do dołu. No, Ameryka jest jednym z największych producentów tego oleju, ale to nie jest jedyne to, co Ameryka produkuje. Także nawet jeżeli straci
ten przemysł wydobywczy, no to summa summarum dla ludzi, dla wszystkich tych mieszkańców, setek milionów Amerykanów, no to benzyna na stacji benzynowej będzie lepsza. No teraz jest $2,5 za galon, czyli też powiedzmy $2,5 za prawie 4 litry, no to gdzieś około tam 60 centów za litr, czyli 60 centów, czyli 2 złote 40 groszy za litr. No ja nie wiem, ile tam kosztuje w Europie, no ale w Europie powiedzmy dodatkowo jest 90 czy 100% podatku. W Ameryce jest przypuszczalnie z tych 2,50, no to gdzieś $1.10 to jest podatek. Także te podatki też są w Ameryce duże, no ale nie są tak makabrycznie duże jak w Europie. No i tych dwóch silnych ludzi, dwóch przywódców w zasadzie nie wiadomo, o co tam się dzieje, no bo co oni mogą zaoferować dla świata, tak? Mogą zaoferować ten swój olej, no i tak nie za dużo. Cały ten system polityczny w Rosji i w Arabii Saudyjskiej jednak jest no, bardzo niespójny. No i ta cena, ten spadek ceny, no to jednak wstrząśnie całym tym społeczeństwem rosyjskim, no bo wyliczają, że potrzebne jest dla utrzymania Rosji też mniej więcej $50 za baryłkę, żeby utrzymać całą tą rzeszę i urzędników i najróżniejszych, no całe społeczeństwo, to jest duża część w tym oleju, no to potrzeba $50 za baryłkę, także przy $30 jest to duży deficyt. W Arabii Saudyjskiej, no to mówią, że wydobycie kosztuje tylko $3. No to trudno uwierzyć, żeby te pompy, rury i to wszystko było tylko $3, czyli powiedzmy 10% ceny tej sprzedaży hurtowej, światowej. No ale tam w Arabii Saudyjskiej to oni mają całe te sitwy, tych pociotków, tych rodzinę królewską i niekrólewską, te sztuczne pensje, sztuczne fundusze, stypendia i tak dalej, no to wygląda na to, że żeby to utrzymać w Arabii, no to oni muszą mieć $90 za baryłkę, tak? Także, że to też ryzyko było dosyć duże, żeby wykończyć Amerykanów. No Amerykanie przetrzymają cały ten książę Salman, no były aresztowania teraz ostatnio, bo tam jakiś się zaczynał pucz taki rodzinny, chcieli go wykolegować, no i to, że się jeszcze kłótnie z Kremlinem zaczęły, no to nie wiadomo jak to z tym książę, co on zrobi, no w ramach zamiany czy tam przejęcia władzy od króla. No Putin 20 lat temu, no to też zrobił karierę na oleju, no ale jednak też było dużo szumu. Wszyscy ci oligarchowie byli ci komuniści, te wszystkie czerwone świnie, które dostały się do władzy i opanowały to wszystko. Tak samo były tam różne ciekawe i nieciekawe historie, no z tym, szczególnie z firmami zachodu, z Shellem, z tym BP, czyli British Petroleum, zlikwidował Yukos, także to tam był duży szum, no i całe te połączenie z Zachodem od 2003 roku, to się wszystko zaczęło zakańczać. No teraz Donald Trump zlikwidował praktycznie rzecz biorąc ten Nord Stream, tą rurę całą, która miała jechać, a była już blisko na zakończeniu. Ciekawe jest, że Walentina Tereszkowa, czyli ta kosmonautka, astronautka, pilotka z tej rakiety, co tam latała, 83 lata, no zaproponowała, żeby zmienić konstytucję na to, żeby Trump był dożywotnim prezydentem. No to jest to, co
stało się z Xi Jinping w Chinach. W Chinach też wybrali i w zasadzie prezydent na prezydenta. No oni nie mają prezydenta, pierwszy sekretarz, tak udają, że to jest prezydent. No i to jest pierwszy sekretarz partii w Rosji. Chyba jest oficjalna nazwa prezydent, no ale to jest makabra w jednopartyjnych systemach, tak, że kult jednostki się zaczyna i w jednym i drugim kraju, no po prostu mają takie parcie na jednostkę, na kult jednostki. Putin idiotycznie powiedział, że prezydent jest gwarantem konstytucji, no a teraz w zasadzie to się zrobi, że konstytucja jest gwarantem prezydentury. No to dosyć idiotyczne. Co jest, gdzie jest koń, a gdzie jest furmanka, tak? No musi to jeszcze przejść przez ruski sąd, no ale ruski sąd, no to tak jak i polski sąd, jest jednak podatny na władzę i te stare układy. No plebiscyt, jeżeli ma być, no to też pokaże, czy on jest wybieralny, czy ma poparcie i tak dalej. No te 30% spadku w dochodzie krajowym, narodowym, no to jednak nie wytrzymają. Nie wytrzymają, pomimo, że będą robili dużo forsy. Na Ukrainie też pokazywało cała ta rewolucja, no to troszeczkę tam podważało tą siłę Rosji i Putina samego w sobie. No ciekawe jest, że była ta rewolucja, że skorumpowane i ogólnie rzecz biorąc poprzedni rząd dyktatorski został usunięty, no ale wybrali dla odmiany aktora, no to jest też jakaś paranoja, żeby wybrać aktora, który grał prezydenta, no. Sporo ludzi jest za tym wolnym rynkiem, wolnym przepływem ludzi na wszystkie strony i wymiany, no ale to się odbija, tak, no bo jeżeli Ruscy liczą tylko na to, że będą sprzedawali więcej ropy za tańsze pieniądze, no ale będą dostawali więcej, no i wykończą Amerykę, której się nie będzie opłacało. Tak samo Chiny dostaną, no bo Chiny zależą na tym, oni kiedyś produkowali sześciopalczaste laleczki dziadostwo, jakieś badziewie, a teraz przejęli praktycznie 80-90% produkcji wszystkiego, no ale oni też potrzebują bogatych krajów, bogatych narodów, ludzie muszą robić pieniądze, żeby kupować u Chińczyków, także w interesie Chińczyków nie powinno być, żeby zatłuc partnera, a to jest to, co w zasadzie i Rosja, i Arabia Saudyjska, no i Chiny doprowadziły, po prostu wolny rynek, wolna wymiana zamienili na jeden rynek, na niewolnika w zasadzie i właściciela, tak, także Chińczycy produkują teraz już dosyć bardzo drogo najróżniejsze rzeczy, no i zaczyna wracać produkcja do Ameryki. Jednym z większych problemów to są lekarstwa. Okazuje się, że jednak 80%, 90% lekarstw czy składników do lekarstw jest produkowanych w Chinach. Także przy tym koronawirusie mam nadzieję, że to się wszystko otrząśnie. Mam nadzieję, że Wall Street i cała giełda wróci do siebie. Mam nadzieję, że ten olej też coś pokaże i się wyrówna. No, wszystko idzie w dobrym kierunku. Ludzie popatrzą na wszystko troszeczkę inaczej niż patrzyli nawet miesiąc temu. No, ten miesiąc po prostu kocioł straszny. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Tu jest strzałeczka, można zasubskrybować. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.